Witam wszystkich. To dzisiaj miałem koszenie trawy, żywopłotu. No i teraz jadę sobie przy kawie. Mówię, nagram coś przy okazji, jakoś jest. A, tu mi łyżeczka spadła. Tu kawę sobie wziąłem. A, zobaczcie, jaki pasiaczek przyleciał do mnie. Siwy pasiaczek, młody. Stamtorączna obrączka. No ale dosyć taki przyjemny. Miałem kiedyś pasiaki. Nawet nie zamykałem go, przyleciał. Siedzi już trzeci dzień. Szczepiłem, akurat tego też zaszczepiłem. No, wpadł mi tutaj do gębnika, no nie chciałem tu nic wsadzać, ale już przyleciał, zaszczepiłem go od razu. Taki za piórojadów miał pełno, wziąłem go też, odpchliłem. Wodę im postawiłem teraz przed chwilą, bo muszę się zanieść tam do środka. No taki przyjemny młody chyba samczyk będzie. No taki wysoki na nogę. Także obcy pasiak. No gdzie to ma polecieć? Przyjemne, tak to powiem, że nawet miałem pasiaczki kiedyś, zlikwidowałem, ładne pasiaki miałem, jako siwe. Sprzedałem wszystkie, kolega wziął. I chyba 11 na 13 w pasach, trochę za jasne te pasy, no. Tak, nic ciekawego. Jeszcze trochę jajka, już nie daje im siedzieć, już kończę. Sprzątanie trochę w gębnikach. Wczoraj szczepiłem resztę. 80 gołębi zaszczepiłem. Przedwczoraj, tak? 3 dni temu. 3 dni temu. Jak ten pasiak przyleciał. Zaszczepiłem. Sam sobie szczepię. Jakoś przyzwoicie, no siedzą jeszcze takie, bo to 3 dni to teraz będą takie trochę osowiałe jeszcze. Nie muszą, ale niektóre tak, niektóre. O, one tam na drodze są poleciały. No tak jest, tych gołąbków trochę jest, tych zacznę już je ganiać po trochu. Ale taki sezon nieciekawy, powiem, nieciekawy. Jest tych Budapesztów trochę, jest tych czaposzy, ale nie jestem zadowolony z tego sezonu. Ale tak ze wszystkim, jak się człowiek chwali, to się wszystko wali. Lepiej nie chwalić się za bardzo, bo w zeszłym roku było lepiej. Ale to nic. Jest u pasiaków perłowych masłowa samiczka, piękna, piękna samiczka. Odpukać, ale nie pokazuję jej, bo za ładna jest. Dobra, kawa mi stygnie, muszę kończyć. Pozdrawiam wszystkich, tak tylko mówię, pokażę. Ale mówię, sił nie mam, zmęczony jestem, bo miałem koszenia trochę po tym deszczu. Tutaj koszenia było dosyć sporo i żywopłot miałem. Mówię, pokażę wam tego pasiaczka, co przeleciał. No nie wiem, co z nim zrobię, bo ja go nie chcę. Tak rozlatam go może. Ale nie, on się nie rozlata, on pewnie latający będzie. Widzę. No ale niech sobie chodzi. Krzyżak. Krótki film, bo nie lubicie długich. Tam już zbliżam się powoli do 1000. Super. Tak jak obiecałem.
świetną niespodziankę przygotuję. Dobra, kończę, kawa mi stygnie. Wszystkich pozdrawiam, zachęcam do subskrypcji. I co, będą lepsze filmy, będzie ganianie, będą lepsze filmy, teraz niech pierzeją, bo te młode, te huki już pierzeją fajnie. Jakoś to widzę, że tą szczepionkę przeszły przyzwoicie. I zacznie się ganianie. No, będą latały. Spokojnie je rozlatam sobie i zobaczycie. Pewnie znowu będą odchodziły, ale to trudno. Niech odchodzą. Także dobra, trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich. Do następnego.